Na Podkarpacie przyjechali dyplomaci z krajów, których przedstawicielstwa znajdują się w Polsce. Szefów misji dyplomatycznych powitali wspólnie w Urzędzie Marszałkowskim wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, marszałek Władysław Ortyl oraz wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sienko. Z wizytą przyjechało kilkudziesięciu dyplomatów, m.in. z Kanady, Wenezueli, Argentyny, Chile, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Luksemburga, a także z Kuby. Witając ambasadorów, wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska zachęcała do poznawania turystycznych walorów naszego regionu. Mówiła też o najważniejszych inwestycjach, a także o potencjale, jakim są młodzi, wykształceni ludzie. Nie możemy również zapomnieć o ogromnym potencjale naszych mieszkańców. Dwie podkarpackie uczelnie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska, a także świetnie oceniane w krajowych rankingach uczelnie niepubliczne, kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę. Połączenie innowacyjnej gospodarki z kapitałem intelektualnym jest naszym ogromnym atutem. Do poznawania Podkarpacia zachęcał dyplomatów także marszałek Władysław Ortyl, który powiedział, że liczy na to, iż pobyt ambasadorów, choć krótki, pozwoli im poznać wszystkie atuty naszego regionu. Podkarpackie to miejsce, gdzie cenimy naszą bogatą historię, kulturę, tradycję. Jednocześnie bardzo odważnie spoglądamy w przyszłość. Stawiamy sobie takie cele jak rozwój innowacji, zwłaszcza w przemyśle lotniczym. Wiemy, jak postęp i rozwój nowoczesnych technologii może zmieniać wokół nas rzeczywistość i społeczną, i gospodarczą. Ambasadorów powitał również wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sienko, który mówił o walorach stolicy Podkarpacia. Rzeszów jest miastem szeroko otwartym na świat, aspirującym do miana dynamicznego ośrodka innowacyjnego przemysłu oraz międzynarodowej komunikacji i współpracy. Przemawia za tym m.in. korzystne położenie stolicy Podkarpacia, w tym bliskość granic ze Słowacją i Ukrainą oraz lotnisko o bardzo dobrych warunkach awiacji, dostępne dla największych samolotów pasażerskich i transportowych. Dyrektorzy promocji z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego w krótkich prezentacjach przedstawili gościom, jakim dokładnie potencjałem gospodarczym, kulturowym i przyrodniczym dysponuje Podkarpacie. Ambasadorzy będą się o tym wszystkim mogli przekonać osobiście. W czasie trzydniowego pobytu w naszym województwie dyplomaci odwiedzą Rzeszów, Łańcut, Blizny, Sanok, Arła, Mówi, Przemyśl. Zobaczą zarówno gospodarcze, jak i turystyczne oblicze naszego regionu. Wizyta odbywa się w ramach cyklicznych podróży ambasadorów po województwach naszego kraju. Dyplomaci odwiedzają wybrane przez siebie regiony Polski, zapoznając się z ich kulturą, tradycjami, a także z gospodarczymi osiągnięciami. Poprzedni raz gościliśmy dyplomatów na Podkarpaciu w lipcu 2009 roku.